Halo, halo, budowa wjeżdża! Budowa! Budowa! Au! Au, au! Głowa w betoniarce! Siemaneczko, witam dzisiaj ode mnie z budowy. Pierwsze metry płytek majster tu zaczyna uskuteczniać. Wstępnie już to sobie rozmierzyłem oczywiście. Jak mierzyłem to pomieszczenie, to sobie przyjąłem, tylko zamiast dać po zewnątrz wymiar, to sobie zmierzyłem metry kwadratowe w środku. I będzie tak, że nie będę robił tu eleczki, tylko muszę na prosto położyć, bo braknie mi płytek. Braknie, no jeżeli tak jak teraz zrobię, to będę miał 3 rzędy akurat. 15 sztuk, a mam 18, to jakoś na pęknięcie może. Będę musiał uważać przy cięciu. No i się biorę. Już sobie tutaj wziąłem i laserem. Bawię się tym laserem, ustawiam. Oczywiście piony. Piony. I nagle równo jest ze ścianą. Tu jest centymetr. Ale to wyjdę z tego. To kotłownia. Damy radę. Więc klej mam namieszany. Przerobiony, biorę się, zobaczymy jak to mi będzie szło. Oczywiście żadnego systemu poziomowania nie mam, równania bynajmniej. Nawet nie wiem jak tu wyszedł poziom. Ja przełożę kamerkę. Na tej miarce to też dużo widać. Do góry lasera jest 11. A tu jest na przykład. No, dobra, to, nic tego strzelał nie będzie. Nie trzeba tu za dużo mierzyć, tylko to kłaść, bo tu naprawdę nie jest dużo. Tych płytek tylko dużo docinek będzie, bo przy tych rurkach, przy tym wszystkim. Nie wiem, czy to wszędzie tak wygląda. To wszystko będzie trzeba wcinać. No ale dobra, damy radę. Tak to wygląda po 2 godzinach. Słabo wam powiem, to wygląda, bo żałuję, że sobie nie wziąłem żadnego systemu do prostowania tych płytek, może nie do poziomowania, bo posadzka jest jaka jest. Nie mówię, że tam są jakieś bardzo duże odchyłki, ale są, no, jak i na moich tynkach, tak i na tych posadzkach. Powpadywałem i tam, szczególnie tam ta malutka mi wpadła, już zostaje tam. No ja wiem, że to tylko kotłownia, ale w sumie z drugiej strony dobrze, że tu zacząłem, to teraz już wiem od co i jak, trzeba ze 2 te systemy, może jeden na gwincie, drugi klinowy i wtedy w tej łazience trochę lepiej musi to wyglądać niż tu. No tak jak tu już widzę, że ją próbowałem. Po obiedzie jestem, zostawiłem to na chwilę. No nie jest za ciekawie wam powiem, nie jest. Jakbym robił to u klienta, to coś czuję, żebym nie wygnał, no ale robię to u siebie, aczkolwiek chciałbym to zrobić dobrze, ale wyszło, jak zawsze. Dobra, kleję dalej, jeszcze 4 mi zostały. Źle policzyłem w ogóle, kurde no. Tak jak przed chwilą mówiłem, że mam 18 płytek, mam 16 płytek, tu mam 15. Mi wyjdzie, no i co z tym progiem, a jeszcze z jedną tak zrobiłem, że nie w tę stronę ją zacząłem ciąć i tak myślę, żeby ją tu włożyć, to nie wiem, czy jak będę ją przycinał tu do tych rurek, czy ona mi nie pęknie i będzie. Ciekawe właśnie, ile ma ten rozdzielacz głębokości, może by to przykrył, kurde no, albo może tu lepiej włożyć, o. Ten rozdzielacz może, ciekawe jaki jest duży właśnie. Nie wiem, zobaczę, kurwa już. Chuj mnie strzelił na to wszystko i a tu jeszcze w progu trzeba zrobić i o. Kurwa, teraz ciekawe czy zdajdę taką jedną płytkę, kurwa, w tym markecie. Od razu jeszcze system, muszę usiąść na internecie i sobie zamówić, bo przecież to dopiero się zaczynają te płytki. Dobra, kładę dalej. Zobaczymy co to na koniec wyjdzie, bo kurwa jaja jak chuj.
Skończone. Skończone. I tak idzie, 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 ładnie, 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 ładnie. I nieładnie. Co kurwa? Kurwa, brakło tyle. Jedna płytka brakła. Trudno. Trzeba będzie się przyzwyczaić do tego.